Serdecznie otwieram 27. sesję Rady Dzielnicy 11 Podgórze Lukackie. Tradycyjnie zadaję pytanie, czy macie Państwo jakieś uwagi, wnioski co do projektu porządku obrad dzisiejszej sesji. Proszę bardzo. Mamy chciałem zgłosić projekt Komisji Rewizyjnej w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Proszę, przekażę. Pierwszy wniosek został ogłoszony do porządku obrad. Został ogłoszony także wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4 regulaminu obrad. Moim zdaniem tutaj wnioski wypełniają wymogi regulaminowe i statutowe. W związku z tym otwieram dyskusję nad wnioskiem, więc ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos. W takim razie poddaję pod głosowanie wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4 regulaminu dzielnicy 11 przy procedowaniu nad projektem uchwały w druku 513 w sprawie odwołania przewodniczącego komisji rewizyjnej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Ten sam wniosek został przyjęty. Teraz poddaję pod głosowanie wniosek o włączenie pod obrady dzisiejszej sesji powyższego projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku? Proszę powiedzieć. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Tym samym Rada zdecydowała o włączeniu do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i proponuję, żeby był rozpatrywany jako punkt 6 dzisiejszej sesji, a kolejne punkty, które ulegają. Znaczy po piąty, natomiast chciałbym, żeby jeszcze projekty, które będą zgłaszane, były wcześniej. To będzie szósty, prawda? Jeżeli rada oczywiście przychyli się do kolejnej. Tutaj jeszcze ktoś, pan radny zgłasza. Panie przewodniczący, chciałem złożyć również projekt z kolei Komisji Infrastruktury o odwołaniu przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji. To już jeszcze parku mi zostało.
Jeszcze jak przegłosujemy kolejny wniosek, to wtedy określę kolejność punktów dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo, w imieniu grupy radnych składam wniosek o włączenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie otwartego konkursu ofert w 2013 roku. I do tego wniosku i do projektu uchwały także jest dołączony wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ustęp 4. A podjęcie dzisiaj tego projektu uchwały jest szczególnie istotne ze względu na możliwość przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, w ramach którego były uwzględnione także nasze zadania. Wcześniej, tak żeby ustrzec się takich sytuacji, jakie miały miejsce w ubiegłym roku, a które były związane z blokowaniem tych zadań przez skarbnika miasta. Także prosiłbym Państwa o przyjęcie tych wniosków. W związku z tym otwieram dyskusję nad wnioskiem. Jeśli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos. Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4 regulaminu dzielnicy przy procedowaniu nad projektem uchwały w sprawie otwartego konkursu ofert w 2013 roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku, proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o włączenie do porządku obrad dzisiejszej sesji powyższego projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę o podniesienie ręki. Osiemnaście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Ten sam wniosek został przyjęty i Rada zdecydowała o włączeniu do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie otwartego konkursu ofert. Ten projekt będzie rozpatrywany jako punkt piąty po projekcie uchwały w sprawie harmonogramu sesji. Jako punkt szósty będzie rozpatrywany projekt uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego komisji rewizyjnej. Jako punkt siódmy będzie rozpatrywany projekt uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego komisji infrastruktury i inwestycji. No i kolejno te dwa ostatnie punkty dzisiejszego porządku obrad ulegają odpowiednio przesunięciu.